Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlackiem. Rozpoczynamy nasz poranny program giełdowy: przegląd informacji ze spółek i otwarcie GPW. Godzina dokładnie 8.46. W tej chwili wystartowały już kontrakty terminowe. Celowo jeszcze zostawiłem tę planszę, żebyśmy sobie wspólnie spojrzeli, jak to tutaj wygląda. Dwa punkty nad kreską, 2074 dokładnie. No i co można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju też odpowiedź na bardzo dobrą sesję, w której byliśmy świadkami wczoraj w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo dzisiaj również nie wygląda to źle na rynkach. Kontrakty na DAX: 30 na plusie Nikkei, 1% z rana nad. A nie, przepraszam, Nikkei to jeszcze jest wczoraj plus 1%, ok, bo dzisiaj nie było tych tutaj notowań aktualizowanych, więc 40 zyskują kontrakty na DAX. Minimalne spadki na kontraktach terminowych, na indeksy w Stanach Zjednoczonych, ale też trzeba pamiętać o tym, że między innymi Apple wczoraj opublikowało wyniki finansowe, no i te wyniki całkiem dobre w handlu posesyjnym akcje spadały o 3%. 3% w reakcji na publikację, natomiast to nie jest wcale takie definitywne, że ten spadek będzie się utrzymywał już dzisiaj po godzinie 14.30 czasu polskiego, kiedy Stany Zjednoczone wystartują, dlatego że dane były w sumie całkiem niezłe. EPS powyżej konsensusu rynkowego, przychody również powyżej konsusu, konsensusu rynkowego, znacznie powyżej poprzednich odczytów o 10%, powyżej konsensusu minimalnie. No i tutaj taka realizacja zysków mała, ale jednak uważam, że dane finansowe wypadają całkiem dobrze, jeżeli chodzi o polską giełdę kontrakty. Już minimalnie pod kreską trzy punkty na minusie, no i można powiedzieć, że bilansują nam się te sesje, które miały miejsce właśnie po Wszystkich Świętych, czyli wczorajsza, dzisiejsza, niemal dokładnie na zero, bo wczoraj mieliśmy plus dwa punkty na zamknięciu, dzisiaj na razie minus jeden, powiedzmy minus dwa przed chwilą, więc na zero przy lepszej postawie za granicę. Przyszła pora na małą zadyszkę na naszej giełdzie papierów wartościowych, Pytanie, jak długo ta zadyszka będzie się utrzymywać. Okoliczności rynkowe są dobre, no ale to jest też to, o czym mówiłem, że w sytuacji, w której nawet te okoliczności rynkowe będą bardzo dobre, to nasza polska giełda papierów wartościowych w końcu zwolni. W końcu będziemy obserwować pewnego rodzaju taki marazm, zatrzymanie tych wzrostów, oby oczywiście te no, wzrosty nie przerodziły się w spadki, bo już sama taka płaska postawa, sam płaski ruch w prawo na wykresie, bez jakichś istotnych spadków. będzie informacją dobrą, jeżeli właśnie korekta realizacja zysku będzie w taki sposób przebiegać. Natomiast po tych ostatnich dynamicznych wzrostach, których byliśmy świadkami, no kiedy WIG20 zaatakował poziom 2180 punktów, no już od pewnego czasu jakiejś większej korekty nie było, no od tych ponad 100 punktów w sumie na indeksie WIG20. Więc no, w tej chwili akurat ta nieznaczna słabość na giełdzie się utrzymuje, ale no, nie wiem, czy tutaj nie jest to jeszcze powiedziane, czy tutaj ruch popytowy nagle nie przejmie sterów, mając na uwadze jednak właśnie to, że no, już chwilę to zatrzymanie. Mimo wszystko trwa na razie, wszystko wskazuje na to, że minimalnie pod kreską będziemy na otwarciu sesja. WIG20 będzie testował okolicę 2150 punktów. Jest szansa na nieco większy spadek niż na kontraktach terminowych, bo wczoraj WIG20 zyskał 40, a kontrakt. Terminowe tylko 0,9%, więc dzisiaj jak najbardziej realny jest ten TKO w okolicach 2150 punktów. Mamy wyniki Dino, będziemy sobie dzisiaj w programie analizować. Jeżeli chodzi o teoretyczne kursy otwarcia, dla Dino TKO plus 1% i możliwy wzrost do 400 zł, CDR 0,6%, możliwe, że będzie na plusie. Cały czas mówię, możliwe, bo to teoretyczne kursy otwarcia, co wiązałoby się z ruchem do 109 zł, tak wysoko po tych ostatnich spadkach na kursie CDR nie by więc powolutku tutaj kurs zdobywa coraz wyższe poziomy. No i jeszcze Santander. Tu akurat mamy. TKO na poziomie minus 6%, ale nic specjalnego w arkuszu się nie dzieje, więc podejrzewam, że im bliżej godziny 9, tym szybciej to wszystko będzie po drodze modyfikowane. Witam wszystkich na czacie. Jest z nami Chodor, Dariusz Słodowy, Zubi, Waldi, Paweł, Sebastian, Dariusz, Wojtas, Ashton Flyer, Mikolo. Dziękuję za Wasze wiadomości. Patrzę, co piszecie na czacie. Stany Azja, bardzo ładne wzrosty. Czy WIG20 wykorzysta dziś ten dobry sentyment do rynku? We sesja jest słowa, więc kiedy, jak nie, nie dziś. No, akurat tutaj. Nie szukałbym takiej korelacji jeden do jednego, bo tak jak powiedziałem, że no w końcu i na naszą giełdę papieru wartościowych zadyszka musi przyjść i nieraz nie byliśmy w historii świadkami takiej sytuacji, że właśnie w momencie, gdy zagranica zaczynała się rozpędzać, to ostatecznie właśnie nasza polska giełda traciła impet, wzrost na GPW traciły, traciły impet. Jeżeli chodzi o wyniki finansowe, to może od Dino zaczniemy, żeby też to wybrzmiało. Zysk netto grupy Dino wyniósł w trzecim kwartale 424 miliony złotych wobec 339 przed rokiem. Konsensus zakładał 414,2. A więc konsensus pokonany około 10 milionów złotych, czyli około 2,5%. No nie jest źle. Nie jest źle, co by nie mówić. Kurs zawrócił z okolicy 340-350 złotych. Ruszył ponownie na północ. W tej chwili zmagamy się z okolicą 200 sesyjnej średniej, kroczącej bliżej 400. Tam też psychologiczną prągły poziom oporowy, który na razie skutecznie blokuje nam kurs, ale co dalej to zobaczymy niebawem dziś w programie nieco więcej od innych w drugiej części. Przy okazji jeszcze komunikat o tym, że liczba sklepów wzrośnie o kilkanaście procent rok do roku 2023 roku niskie kilkanaście, czyli podejrzewam, że między 11 a 14, ale wracając już do komunikatów, zobaczmy na razie te. Jeszcze nieco starsze, powiedzmy, bo tutaj część z nich jest wczoraj przede wszystkim. Część z nich też publikowana wczoraj po zakończeniu sesji giełdowej. No i mamy tutaj m.in. Data Walk z wynikami: 13,4 miliona straty Abidida po trzech pierwszych kwartałach tego roku wobec 116 milionów straty przed rokiem. Więc wyniki, no można powiedzieć, znacząco się poprawiły, ale cały czas to nie są takie parametry, które by myślę inwestorów satysfakcjonowały. A miało 2,1 miliona skonsolidowanego zysku netto w trzecim kwartale wobec 4 milionów straty przed rokiem, to znaczy poprawę też liczba użytkowników aplikacji mPay wyniosła 1,4 miliona na koniec października, co oznacza wzrost o prawie 30% w ujęciu rocznym. Patrzymy na kolejne podmioty. Oferta Atremu została wybrana przez ENEO operator w przetargu na wykonanie zadania pod nazwą Budowa stacji Leszno Zachód wraz z linią zasilającą. Wartość to około 48 milionów złotych. Brud Therapeutics zaprezentuje dane kliniczne i przedkliniczne dla programu RVU 120 selektywnego inhibitora nas podczas 65. edycji Konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego, która odbędzie się w dniach 9-12 grudnia w San Diego w Stanach Zjednoczonych. SpaceX wyniesie wkrótce na orbitę satelitę zbudowanego przez Satref, którego wyposażenie stanowią m.in. ogniwa perowskitowe od Saule Technologies, to też ten akcent polski, o którym mówiłem wczoraj. Mówiąc wkrótce, to mam na myśli tutaj kilka dni, nie wiem czy nie, jakieś 7-8 dni od dziś. ING z publikacją raportu, z publikacją wyników 1,2 miliarda skonsolidowanego zysku netto w trzecim kwartale wobec 300 milionów straty przed rokiem. Wczoraj Kurs praktycznie na ten raport nie zareagował, no, więc rynek odebrał po prostu dane tak, jakby były one zgodne z konsensusem rynkowym. Przy okazji ING zamierza spełnić szacowane na 1,5 miliarda euro wymogi MRL za pomocą pożyczek od grupy ING. ING rozpoczął też konsultację z Komisją Nadzoru Finansowego dotyczące możliwości wypłaty dywidendy za lata ubiegłe. No, tego nam trochę brakowało w ostatnim czasie, aby jeszcze potwierdzić ten dobry sentyment sektora bankowego, właśnie, mowa o dywidendzie, oczywiście. I Bank nie oczekuje, że jakoś portfela kredytowego szybko się poprawi po wyjściu gospodarki z okresu spowolnienia, Oceniły prezes Brunon Bartkiewicz. Fortnite, spółka zależna Dedas, podjęła wspólnie z wydawcą, którego nazwa pozostaje nieujawniona ze względu na klauzulę poufności, decyzję o produkcji pełnej wersji o nazwie kodowej. Car Project podał Dedas w komunikacie: No, zawsze dla mnie trochę dziwne jest to, że mamy informację o umowie z wydawcą i z jakiegoś powodu no, ta nazwa pozostaje nieujawniona. No to tak zawsze troszeczkę odpycha mnie, przynajmniej osobiście, od, no, w momencie, gdy analizuję właśnie taki komunikat, no bo w sumie to, co by się takiego wydarzyło, gdyby ten wydawca ostatecznie został ujawniony. No, może okazałoby się, że zbyt dużo pytań byłoby kierowanych właśnie do, do spółki, a nagle spółka by się od tego odcięła. No oczywiście mówię tutaj nie, tak pół żartem, pół serio. Niemniej jednak mam tutaj na uwadze ten temat, Oczywiście tutaj, broń Boże, nie chodzi mi o dedast, ale mam tutaj ten temat z Benzinem, który też pamiętacie, kiedy to pojawił się taki komunikat o pewnej współpracy z Orlen z Green Energy. I chwilą po tym newsie okazało się, że było szybko wszystko dementowane na stronach właśnie spółki, z którą potencjalnie będzie miał współpracować. I od razu informacja, że to nie chodziło o współpracę, tylko i wyłącznie o zlecenie pewnego badania wykonalności projektu, nieco też powiązanego z elektrownią. Więc no o to po prostu mi tutaj chodzi że Im mniej tajemnic, tym ja osobiście czuję się bardziej komfortowo w kontekście analizy sytuacji rynkowych. Idziemy dalej. A Ileron spodziewa się, że w czwartym kwartale firmy będą realizowały swoje budżety i składały zamówienia. Natomiast większego ożywienia na Ranku upatruje w roku 2024. Aksjonariusze Mercator Medical podczas walnego zgromadzenia jednogłośnie zdecydowali o umorzeniu wszystkich akcji własnych skupionych przez spółkę w ramach procesu buybacku w latach 2021 oraz chłonięciu spółek zależnych. Brestia i Trinno podał Mercator Medical. No, oczywiście, umorzenie. Im mniej akcji w obrocie, tym lepiej, bo tym większa wartość przypadająca na jedną akcję. No, często jest tak, że spółki właśnie w celu umorzenia te akcje skupują, żeby też ta wartość powiedzmy godziwa na jedną akcję szła w górę. Patrzymy dalej z Develia. Zawarła z podmiotami niepowiązanymi ze spółką i tutaj są te podmioty wymienione. List intencyjny dotyczący realizacji za pośrednictwem spółki projektu Semeko Park oraz jej spółek zależnych. ING z wynikami to już mówiłem. Multilogistics podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 23 rok w kwocie 37,5 miliona złotych, co znaczy 2,80 na akcję. Wyniki DINA już komentowałem. Mamy też informację o przychodach TIM. W październiku te spadły wstępnie o 3,7% rok do roku do 120 milionów złotych. Tak wynika z raportu. Team podobna trochę działalność do spółki Grodno. Tam też w nieco słabsze o kilkanaście procent. No ale w ujęciu rok rocznym cały czas te dane nie prezentują się wcale aż tak tragicznie. No a też trzeba pamiętać, gdzie Grodno w tej chwili na wykresie jest. Jesteśmy na kursie o 30 niżej niż 12 miesięcy temu. No i też inwestorzy chyba to dostrzegli wczoraj, z, no, decydując o tym podbiciu kursu w okolicy 11 zł. No i decydując o 3% wzroście, ale jak na razie tam też wolumeny nie są specjalnie zadowalające no i takie motywujące inwestorów gdzieś tam do zakupów akcji, a dodatkowo jeżeli jeszcze ogrodno mówimy, to też warto spojrzeć tam na akcjonariat, nie ma tam jakichś istotnych instrumentów, dużych instrumentów finansowych, dużych graczy, no mam jakieś tam te ale z śladowym dosłownie udziałem, a tak to trzy osoby fizyczne mają tych akcji około, nie pamiętam dokładnie tam bodajże 60%, no więc też jakby nieco większe ryzyko właśnie spekulacji na takim walorze i właśnie ryzyko tego, że to właśnie ten free float, który wynosi tam 30 parę procent, będzie w stanie Mocniej kurs ewentualnie lokalnie zrzucić, czy też szybko później podbić, bo jeżeli jednak ten jest nieco bardziej stabilny, to nawet jeżeli free float jest na nieco innym pułapie, to jednak ci duzi gracze są w stanie nieco lepiej kurs kontrolować. Tak to w mojej opinii wygląda. Albo atak udany na 200, albo powrót i męczarnie znów pisasz na player na czacie. No coś w tym jest. Boję się trochę tych męczarni, no ale zobaczymy. Nie. Rafał pozdrawia z zagranicy 29 stopni, oby tak gorący był WIK i szedł na północ, no oby, oby tak by było dobrze, sam nie urośnie, musisz kupować, to w kontekście WIK20 też widzę, że komentujecie tutaj nie. może najpierw spadnie, po południu wzrośnie, pisze INTJ, taki scenariusz też jak najbardziej trzeba rozważyć, no jak na razie to nie. po prostu ten niewielki spadek jak najbardziej się tutaj rysuje, co dziś do analizy DINO, ING, DataWalk oraz MP. te cztery podmioty będą analizowane nie. i tutaj byłoby to na tym Tyle teraz, za moment wracam i rozpoczniemy program otwarcie GPW, a w międzyczasie zachęcam Was do zostawiania kciuku w górę, subskrypcji kanału Komparii Grinki, zapraszam też do grupy facebookowej Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, gdzie dodałem już dzisiaj post z dyskusją o tej właśnie sesji giełdowej. Za moment wracam. Państwa bardzo serdecznie. Ponownie rozpoczynamy program otwarcie GPW. Sytuacja na rynku wygląda następująco. Jeżeli chodzi o sam WIG 20, możliwe spadki na otwarciu, to też na to też wskazują kontrakty terminowe, więc to jest jasność. Ja tutaj jeszcze jedną rzecz muszę napisać. Dobra. Natomiast zobaczcie, drodzy widzowie, jak szybko kontrakty odrobiły straty tuż po godzinie 9. No i ostatecznie nie wyglądało to aż tak dobrze, a jak tylko pojawiły się notowania, to od razu zieleń zaświeciła się na polskim rynku, więc tylko chwilowe te spadki. Przynajmniej na ten moment tak to wygląda. Kontrakty szybko odrobiły 7 punktów, a WIG20 wręcz na plusie. My tutaj zakładaliśmy poziom 2150 punktów, no a tymczasem mamy 262. Tak czasem potrafią właśnie zmylić to. Koretyczne kursy otwarcia, dlatego ja też zalecam, ilekroć o tym rozmawiamy, żeby aż tak dokładnie się do tych kursów nie przywiązywać, bo to wszystko może się jeszcze po drodze zmienić. Dino 2,3 na plusie 405,40 na kursie. No i jak na razie, reakcja na raport, raport, który był swoją drogą całkiem niezły. Dobra! Pojawiły się tutaj wiadomości na czacie, że Dino po wynikach raczej spada. No, kto wie, jak będzie dzisiaj, na razie. Wygląda na to, że kurs już teraz śrubuje szczyty z wczoraj i niewykluczone, że będzie chciał oderwać się już może nawet na stałe od tego pułapu 400 zł i ruszyć na północ, bo jak na razie wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. KGHM 60 na plusie, Orlen, jedna ze słabszych spółek wczoraj, 30 nad kreską, podobnie Orange, no i jeszcze Kruk i Alior minimalnie nad kreską były bo te wzrosty już się powoli kończą. Kruk 0,7 na minusie, oręcz 0,7 pod kreską. W tej chwili taki mocny ruch na południe, siedmiopunktowy, siedmiopunktowy taki zrzut obserwowaliśmy. No, oczywiście przy tych niskich obrotach nie ma z tym większego problemu, ale oczywiście takie ruchy nie są raczej klasyczne, bo to był ruch, który odbył się pomiędzy 9.15 i 15 sekund, a jeden i 30 sekund. Przypominam, że notowania WIG20 są aktualizowane właśnie co 15 sekund i w tym czasie są zbierane transakcje notowania, które w trakcie tych 15 sekund się odbywają, a następnie to wszystko przekłada się na aktualizację kursu 15 sekund. Później i właśnie ten interwał 15-sekundowy przyniósł 7 spadek, czyli dosyć spory, ewidentnie tutaj wszystkie spółki się zaświeciły. Kolor czerwony się nieco, nieco tutaj wyostrzył, a na niektórych wzrost zamieniło się spadki, stąd też właśnie tak to wyglądało, ale jak na razie cały czas w okolicach odniesienia się tutaj poruszamy i wiemy tyle, że nic nie wiemy. Można by było tak ocenić ten początek sesji, bo jak na razie zmienność nie jest jakaś bardzo duża. No, choćby na tyle tego, co działo się wczoraj, kiedy przecież WIK w 21 minutach. Handlu rusły do pułapu 2181-82, no i był wtedy grubo ponad 1% na plusie. Data Walk minus 7%, pisze Marcin, patrzymy, Data Walk minus 634 no więc raport odebrany, no tak jak. Odebrany, mimo że strata się znacząco pomniejszyła, no to jednak nie były to dane atrakcyjne, przynajmniej jeżeli chodzi o otwarcie sesji dla inwestorów na giełdzie papierów wartościowych. Rekomendacja 53 pisze Andrzej Karteziusz, z kolei DataWalk sentyment ciekawy i perspektywiczny, ostatnie działania pokazują poprawę. No pokazują, tylko właśnie na razie to tej poprawy nie widać, jeżeli chodzi o sentyment rynkowy, już DataWalk przecież od dłuższego czasu analizowaliśmy. Kurs rzeczywiście ruszył trochę na północ, kiedy analizowaliśmy rynek w kontekście budowy, wzrostów na sektorze tym powiązanym z AI, z IT, szeroko pojętym AI, oczywiście sztuczną inteligencją. No, ale na ten moment musimy się obejść z smakiem na naszej giełdzie papierów wartościowych, bo i notowania tekst, czyli live chat, i data walk, i shopper, no jak na razie, nie radzą sobie jakoś rewelacyjnie. A to mimo wszystko te spółki, które najbliżej możemy powiązać, no można byłoby szukać też z tego no ale jakbyśmy mieli tak szukać, to pewnie byśmy też i gaming zakwalifikowali. No bo gaming też ze sztucznej inteligencji po drodze korzysta. A ten D10 w górę, dokładnie tak, to lider wzrostu w 10,29%, 10,29 i 3 ,43 zł 43 grosze za jedną akcję w tej chwili inwestorzy płacą. Bioplanet plus 7, Libet IBSM i Talex z ponad 5% wzrostem, Adiuwo Cheminvest, Invest Ulma oraz Altus na plusie od 4. Przepraszam, na minusie od oczywiście 3 do 5 mniej więcej procent, ale liderem spadków jest Datawalk tutaj te spadki nieco skorygowane, ale to cały czas jest minus 5% i 48 mniej więcej złotych na kursie. Czasem widzowie, którzy oglądają programy w telewizji biznesowej na stronie telewizja-biznesowa.pl, bo tam również można ten program obejrzeć. Zastanawiamy się, o co chodzi z tymi nikami, które ja wyczytuję, czy imionami czasem, czy pytaniami, na które odpowiadam, gdzie można je zadawać, więc jeszcze raz przypomnę, transmisja odbywa się równolegle. Po pierwsze na stronie telewizjabiznesowa.pl, w Telewizji Biznesowej, jak sama nazwa wskazuje, a po drugie na YouTubie, na kanale Komparik Rynki, gdzie właśnie podpięty jest czat na żywo, gdzie możecie też brać udział w dyskusji, więc to też tak w ramach przypomnienia bardziej dla nowych widzów, bo przecież program już ponad 3 lata dla Was prowadzę, więc no, stali widzowie wiedzą dokładnie, o co tutaj chodzi. No dobrze, podświetlmy sobie jeszcze raz notowania, Dino cały czas nie Przerwanie w czołówce, już prawie 409 zł, za jedną akcję trzeba zapłacić. I akcję Dino na sesyjnym szczycie 409,30 przed momentem, a więc na razie bardzo pozytywny odbiór raportu. 6-milionowe obroty, też najwyższe na warszawskim parkiecie. Kontrakty na DAX 30 nad kreską, więc w zasadzie nic się tutaj nie zmieniło od godziny 8.55, powiedzmy, bo jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Wyglądało to bardzo, ale to bardzo podobnie. Patrzymy dalej. Kęty Kruk JSW CDR w czołówce spadku, natomiast przeceny jest niewielka, bo od 9 do 0,3% w przypadku CD Projekt. Zobaczcie. 5 10 11 spółek, jeżeli dobrze liczę, traci między 1 a 30%, więc to wszystko jest tak na granicy dosłownie. I tutaj mały impuls może wszystko odmienić, może bardzo szybko spowodować ruch w danym kierunku. Na razie, na razie tak jakby tutaj nasza giełda chciała jednak na północ się udawać na razie tak się wydaje, że będziemy próbowali próbować, będziemy inaczej, złe słowo, będziemy próbowali zmierzać, chciałem powiedzieć, w okolice szczytów z wczoraj, do których brakuje nam w tej chwili około 18 punktów na indeksie wig 20 czyli około 0,9%. Kontrakty 278 już, 20, 30 na plusie, no i wig 20 również powoli się rozpędza na zielono PZU, na zielono CD Projekt, na 0 PKO, na 0 PKO BP, więc powoli, powoli nam się te minimalne spadki przekształcają wzrosty we wzrosty i to jest oczywiście informacja dobrze rokujące, ale zostawmy na razie WIG20, przejdźmy do MWIGu, bo tutaj 40 na plusie to najmocniejszy z indeksów tych jakby łączących mniejsze akurat w tym przypadku sektory. Yngie wczoraj bez mocy, dziś nie co lepiej. 2% na plusie. Dobra też postawa na akcjach Intercar z grupy. Pracuj ponad 1% nad kreską, ale przy niskich obrotach. Ten Score Games plus 1. Tu od dłuższego czasu utrzymujemy rejon 80 kilku złotych. Grupa azoty 80% na plusie po ostatnich słabych sesjach. Ale tam też mocne wyprzedanie, już więc miejmy to też na uwadze. Choć ten sentyment po ostatnich ruchach pozostaje niestety, ale negatywny i to mocno negatywny, powiedziałbym. Do tego patrzymy. Gwiazda z wczoraj Polymex, 0,5% nad kreską. Dlaczego gwiazda? No tam informacja o zwiększeniu potencjalnej spłaty ze strony kogeneracji o tam około 300 milionów złotych, i to też decydowało o rajdzie wzrostowym, plus 7 w trakcie sesji, plus 4 na, na zamknięciu. No nie może sobie Polimex poradzić z tą okolicą 4, 6, 4, 7, który to już raz mamy taką podbitkę, a później paliwa do kontynuacji wzrostu brakuje, ale zazwyczaj kiedy właśnie taką podbitkę obserwowaliśmy kurs powoli, powoli oddawał i nie było takiego bezpośredniego ataku na lokalny szczyt następującego chwilę po tym właśnie cofnięciu. Jeżeli tym razem byłoby inaczej, jeżeli przykładowo okazałoby się, że właśnie Polimex spróbuje ruszyć na te 4,60+, już dzisiaj, to będzie taki dobry sygnał, którego wcześniej nie obserwowaliśmy i ten sygnał należy wyłapać w mojej opinii, bo on może sugerować, że jednak, jednak ten wzrost może być nieco bardziej konsekwentny, a niekoniecznie tak, jak to Obecnie wygląda. Dawać WIG 20 na ostrą północ pisze Dariusz, PK, cześć, witam Ciebie. Marcin, czyżby jakieś oczekiwania? PK, w kontekście czego te oczekiwania, to ci powiem. Rafako Rusza pisze Miki, zaraz zobaczymy, jak tam Rafako. No, jest trochę do drabiania, sobie nie mówię, no, plus 5% na razie, 80 grosz na kursie, no ale to też takie odbicie, wiecie, po bardzo mocnych spadkach, które jeszcze niewiele sugeruje. Natomiast wróćmy jeszcze do Envigu, bo tutaj spółki, które zawodzą, o nich byśmy zapomnieli, RaiWu, na ten moment minus blisko 2%, auto partner minus 1,8 11 bit, wirtualna jest minimalnie również pod kreską. Arctic Paper ostatnio świetna postawa, dobiliśmy do 18 zł gdzieś nawet 18,08 kurs naprawdę świetnie sobie w ostatnim czasie radzi i to też nie jest skokowy wzrost, tylko tak jak powtarzałem już tak systematycznie, systematycznie w górę po ostatnim przecenie, ewidentnie tutaj Arctic korzysta na poprawie sentymentu na szerokim rynku, a nie jest to wcale takie oczywiste, jeżeli chodzi o spółki z MWIGU, z SWIGU, bo wiecie o tym doskonale, że wiele z podmiotów po prostu nie uczestniczyło w tym rajdzie na indeksie wig 20 i być może dopiero teraz inwestorzy ostrzą sobie pazurki na to, że ten ruch może się po drodze pojawić. Czyżby giełda mówiła to, co śpiewała KORA? Nie poganiej mnie, bo tracę oddech, nie poganiej mnie, bo gubię rytm. No, coś w tym jest, coś w tym jest. Zresztą to też bardzo mądre takie słowa, które możemy odnieść do wielu aspektów naszego życia codziennego, z tym. Poganianiem To nie zawsze dobrze wychodzi, czasem po prostu powoli, konsekwentnie lepiej yy, no, realizować jakieś plany, yy, próbować dojść do wyznaczonego celu i ten cel może przyjść szybciej, niż by nam się pierwotnie wydawało. Jeżeli chcemy coś, wszystko, jeżeli chcemy wszystko na raz, albo coś po prostu za szybko, no to może się okazać, że yy, będzie jednak z realizacją tego celu pewien problem. Yy, Rafako utrzymuje 5% wzrost, plus 4 Signity, yy, yy, Scope Ludix, XTPL, yy, Cognor w czołówce tutaj wzrostów. Yy, Patrząc po obrotach, Synectic będzie jednym z liderów, ale 30 tylko na plusie, 20 zyskuje mimo tutaj również obroty powyżej 130 tysięcy zł, nieco wyższe jak na, na początek sesji na SWIGū. Zawodzą akcje DataWalk, tu jednak minus 7, 47 zł na kursie. Z tych okolic nieraz już kurs odbijał, więc uważam, że też trzeba mieć na uwadze właśnie mniej więcej ten poziom, tutaj poniżej 50 zł, bo raport w rok do roku wcale tak zły Znowu tutaj nie był. No i ten spadek też przy niejakich bardzo wysokich obrotach nam się tutaj odbywa, więc miejmy to też na uwadze, bo kto wie, kto wie, czy dzisiaj kurs nie będzie próbował właśnie na wyższe poziomy ostatecznie się wspinać, odrabiać tych strat, które już po otwarciu zostały zainicjowane. No a my powoli się wspinamy na WIG-20 i tak, 40 na plusie, 267 to jest sesyjny szczyt, kontrakty terminowe 280, 40 również nad kreską, wygląda to coraz Lepiej, ja więc no czyżby te nasze oczekiwania miały być spełnione? Na razie tak to wygląda. Star World, tak jak mówiliśmy wczoraj, no bardzo mocna przecena, minus 15%, wczoraj było minus 32%, ale tego też oczekiwaliśmy. W ramach nie najlepszych ocen, które w godzinach popołudniowych się pojawiły, jeżeli chodzi o ostatni tytuł ze strony Star World. nowina forma z 2% na plusie, Carlson 3,5%. pod. Kreską. Sąka minus, przepraszam, plus 0,4 saule i Goria, na plusie na saule patrzymy w kontekście tego komunikatu, który też dzisiaj wam przytaczałem w kontekście no, tutaj produktów spółki, które będą przemierzać kosmos już niebawem, bo się obniżył cenę DataWalk do 53 zł, pisze Michał. No tak, tylko pamiętajmy o tym, że to jest 53 zł, a my na kursie mamy w tej chwili 40, a przynajmniej jak ostatnio patrzyłem, było 47 przed momentem, więc to też jest cały czas. Wydaje się spora odległość, bo to kilkanaście procent niżej jesteśmy w tej chwili. WIG20 już nad kreską i 2,70% na kursie, a więc po słabszym otwarciu powolutku zmierzamy na północ. No czyżby, by nam się tutaj zanosił początek sesji podobnie jak wczoraj. Kto wie, akurat WIG Banki tutaj mam włączony i zobaczcie też po takim minimalnym spadku, który w pierwszych 3-4 minutach handlu był widoczny. Ruszamy na północ. No i mamy już około 60. nad kreską. Banki się rozpędzają i to dobrze, bo jest wiele spółek, wiele sektorów, które ostatecznie mogą właśnie zadziwiać jakąś dobrą postawę na początku sesji, ale później mieć problemy z tym, żeby tę dobrą postawę utrzymać. Akurat sektor bankowy to jest ten, który najbardziej byśmy chcieli, żeby uczestniczył w danym ruchu wzrostowym, bo wiemy o tym, że... Paradoksalnie jest on najbardziej stabilnym z giełdy papierów wartościowych. Oczywiście ktoś powie, jak to stabilnym, patrząc na ostatnie ruchy, ale ja powiem, że patrząc na wszystkie sektory, jeszcze raz powtórzę, wydaje mi się, że to jest jeden z bardziej stabilnych sektorów na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Wigmoto, Wigchemia, odpowiednio 8,7 na plusie to liderzy, banki 6,10, tutaj również powolutku idziemy w górę, górnictwo, pół Zresztą, zobaczcie, drodzy widzowie, ile tutaj zielonych strzałeczek i to te zielone strzałeczki znowu się pojawiają. A zatem idziemy w górę, idziemy systematycznie w górę. Wig 20 już 273, coraz lepiej to zaczyna wyglądać. taka no Taki mini raid nam się tutaj rysuje na początku sesji. No i jest całkiem, całkiem dobrze. Zawodzą. Jakie indeksy? Już patrzymy. WIK spożywczy minus 30. WIK budownictwo 0,1% pod kreską, czyli New connect Index, który traci 0,4%. Patrzymy na WIK 20 jeszcze raz, bo chciałbym, żebyście też to zobaczyli. 0,7% na plusie, 2,73,5 punkta. To w tej chwili oczywiście sesyjny szczyt. Jeżeli chodzi o spółki z indeksu, DINO 4% w tej chwili na plusie. PKOBP PG, KGHM po 0,8% nad kreską na plusie też. Aliorembank, zobaczcie, no, no, cała grupa banków, do tego mocny KGHM oczywiście Dino, już 412,70. To wszystko spółki, które decydują o tej lepszej postawie na indeksie WIG 20, a zobaczmy jeszcze na całe zaplecze, które dopiero tak jakby się budziło do życia, bo te wzrosty cały czas są takie tylko kosmetyczne, małe, umiarkowane, powolutku góry, ale na razie. Powolutku nie widać tutaj jeszcze jakiegoś dużego przełomu. Kruk, JSW i Kenty pod kreską, aczkolwiek no kruk ostatnio po mocnych wzrostach. i JSW po bardzo mocnych wzrostach, Kenty również w ostatnim czasie radzą sobie naprawdę świetnie. No więc akurat te trzy spółki jak najbardziej mogą sobie chwilę odpocząć, zresztą też ich wpływ na indeks WIG20 aż tak duży nie jest, żebyśmy ich potrzebowali bezwarunkowo do tego, żeby wzrost po prostu zbudować. Rafako już plus 8%, 0,82. Trzeba 80 groszy, trzeba z jedną akcją zapłacić, a Intersport Polska najsłabiej sobie radzi. Tutaj 7% spadek obserwujemy, nieco stopniowy wzrost na indeksie WIG20. Było 273, jest 269, ale to cały czas półprocentowy wzrost. Bardzo powolutku, bardzo powolutku budowane są wzrosty na kontraktach na DAX, które były jeszcze chwilę temu no, 30 na plusie, w tej chwili 36, 37. Ja, ja to, tak tutaj, tutaj Kątem oka spoglądam poglądam na, na notowanie to tak dosłownie na minutę 1 setna procent w górę, więc tak powolutku budujemy, ale na razie no to nie jest to jakiś wzrost też spektakularny. No dobrze, tak to na ten moment wygląda, zostawmy może na chwilę notowania i przejdźmy dalej, zobaczmy jak to wyglądało na parkietach azjatyckich, przeanalizujmy sobie sytuację. Shanghai kompozycji 70 na plusie Hang Seng 2,5% nad kreską. Więc dzisiaj Azja również motywuje na pewno inwestorów na giełdzie papierów wartościowych do tego, żeby przynajmniej ten początek sesji wzrostowy po prostu zaliczyć. Czy motywuje Europa? Posortujmy sobie po zmianach procentowych, bo tutaj oczywiście też będziemy mieć pewne opóźnienie w przypadku indeksów, ze względu na to, że na, na stronie stoku mamy minus 15 minut, tak jakby i tutaj widzicie te, te wzrosty z góry. To jest jeszcze wczorajsza sesja. Natomiast to, co już widzimy, no to właśnie WIG 20 mocny. Widzimy też początek notowania na boksie węgierskim plus 40, 30 zyskuje kak francuski, dax, no też około 30 nad kreską, więc całkiem nieźle radzi sobie to otoczenie i całkiem nieźle, a wręcz powiedziałbym, rewelacyjnie radziły sobie wczoraj Stany Zjednoczone i to też była sesja z gatunku tych z jednej strony nudnych, ale z gatunku też tych, które sugerują nam przynajmniej, że no na chwilę jeszcze to odbicie z nami zostanie, bo. W zasadzie od otwarcia do zamknięcia szliśmy w górę powolutku, powolutku, bez zmienności, ale systematycznie kolejne wyższe pułapy były zdobywane. Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że właśnie po zakończeniu sesji w tym handlu posesyjnym, no troszeczkę zjechaliśmy w dół. Między innymi ze względu właśnie na słabsze wyniki Apple. No i ten 3% spadek posesyjny, który również dzisiaj na otwarciu może być widoczny, ale jak rynki będą mocne, to kto wie, czy ten spadek nie będzie dosyć szybko po drodze odrabiany. SP powyżej 4300, NASA Composite dawno temu już zapomniało o poziomie 13 tysięcy punktów, który był wyłamany, utracono kilkaset punktów, a tymczasem mamy już 300 punktów, tak jakby przewagi. Nad tym poziomem mieliśmy po zakończeniu sesji wczorajszej, bo mamy to też trochę, może jeszcze na wyrost, bo nie wiemy, jak to będzie dzisiaj podczas sesji. <laughs> Wygląda, jeżeli chodzi o sam indeks WIG20. 2172, 73 punkty w tej chwili, a więc brakuje nam około 9 punktów do szczytu z wczoraj. No i zmierzamy na ten szczyt. W tej chwili znowu sesyjny szczyt jest testowany. Mamy tutaj no, 0,69% na plusie. Kontrakty również na sesyjny szczyt zmierzają. No coraz lepiej to wygląda. CD Projekt już na poziomie blisko 110 zł. Również sytuacja się poprawia. Na akcjach naszego gamingowego giganta. Zresztą też sami spójrzcie. Dino też coraz to mocniejsze, a sekcja. Na sesyjnym szczycie LPP, na sesyjnym szczycie co prawda przybyło nam tutaj kilka spółek z kolorem czerwonym, ale na szczęście to spółki, które nas aż tak bardzo nie interesują, no bo przecież Pepko PG czy, San, czy nawet Santander to nie są spółki, które mają aż tak duży wpływ na indeks WIG20 i ta czołówka jest tutaj w tym momencie ważniejsza, 5% już na, na Dino. Dino to też jedna przecież z większych spółek w indeksie WIG20, więc ona na pewno w budowie tego wzrostu nam tutaj pomaga. No dobrze, wracamy do notowań i przejdźmy może do spółek, które na dzisiaj mamy przewidziane do analizy, i tutaj od razu, od razu spółka, o której przed sekundą jeszcze dosłownie mówiłem. Celowo wróciłem do notowań, żebyśmy też byli w miarę na bieżąco, bo to sesja następująca właśnie po publikacji wyników finansowych i od razu spójrzmy sobie razem na wyniki versus konsensus rynkowy. Oczywiście Dino Polska i oczywiście za trzeci kwartał 2023. Przychody ze sprzedaży na poziomie 6 miliardów 875 milionów złotych, czyli o 22,3%. Miliona wyżej niż zakładał konsensus? 0,3 raptem, niedużo, ale rok do roku aż 28% na plus. I od razu warto spojrzeć na to, że wszystkie parametry, które tutaj mamy, czyli EBITDA, EBIT, zysk netto, no i oczywiście same przychody, rosną rok do roku o właśnie tutaj. Ponad 20%, co jest naprawdę e, dobrą wiadomością. Kwartał do kwartału również te wzrosty są widoczne. EBITDA e, lepsze od konsensusu, EBIT podobnie, zysk netto również, choć te dane konsensusu jakoś znacząco nie pobijają, bo to raptem 2%, no więc można powiedzieć, że wynik zgodny, ale mimo wszystko rynek być może, być może, patrząc na e, uwarunkowania rynkowe, zakładał, że może być nieco słabiej, stąd też taki, a nie inny wzrost e, i no, po prostu takiego, a nie innego ruchu jesteśmy tutaj na e, się świadkami, więc tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o sytuację na akcjach Dino, jesteśmy na poziomie dwustu średniej kroczącej. No i walczymy, walczymy z tym pułapem dzielnie. Do czego ta walka doprowadzi, to jeszcze ciężko powiedzieć. Mamy tutaj lukę do domknięcia. Tutaj z tej okolicy mniej więcej 430 zł. I tutaj byśmy sobie rysowali najbliższy opór po wyłamaniu okolicy 400 zł. No i na ten moment coraz więcej wskazuje na to, że uporaliśmy się z tą okolicą. Coraz więcej wskazuje na to, że będziemy rzeczywiście realnie próbowali do tych wyższych pułapów zmierzać. Odbiliśmy dna w miarę. Tak no, rzeczowo, w miarę konkretniej, to też nie jest odbicie, które trwałoby dwie sesje, bo wiemy o tym, że wtedy to może być takie odbicie troszeczkę na słomianych nogach, czy też na, stojąc na fundamencie zbudowanym na piasku. Natomiast no, tutaj to już nie jest jedna sesja, bo w zasadzie od początku października, czyli równo miesiąc czasu trwa to odbicie, w trakcie którego kurs zyskał już około 80 zł, czyli ponad 20%. Więc wygląda to całkiem dobrze. Jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o też walory Dino, mimo tego wzrostu, właśnie biorąc pod uwagę, że nie jest on taki właśnie jednostajny, inaczej jest w miarę jednostajny, ale nie jest to ruch zbudowany tylko i wyłącznie ze świec wzrostowych, tylko po drodze jakieś małe korekty się pojawiają, no to patrząc na właśnie sytuację, którą którą obserwujemy na Erezji, widzimy, że jeszcze troszeczkę miejsca do wzrostu zostało. Jeżeli byliśmy świadkami w ostatnim czasie takiego ruchu wzrostowego, to często Erezji zatrzymywało się dopiero gdzieś w okolicach 70 kilku punktów tymczasem my mamy 65, więc w teorii jeszcze trochę miejsca do wzrostu jest i niewykluczone, że na tle dobrego, szerokiego rynku będziemy próbowali okolicę 430 zł sprawdzać właśnie w ramach tego ruchu wzrostowego. Nie chcę oczywiście mówić, że to się wydarzy dziś, bo szanse na to są niewielkie, bo potrzebowalibyśmy wtedy wzrostu, nie wiem, 8% na zamknięciu, a z kolei gdybyśmy mieli 8% na zamknięciu i utrzymanie tego wzrostu, no to to byłaby sugestia, że będziemy wyżej, że jeszcze będziemy na północy Zmierzać, więc no też trzeba mieć tego wszystkiego tutaj e, świadomość. E, jeżeli chodzi o kolejne spółki do analizy, zobaczmy na ING. Oczywiście, jeżeli chodzi o Dino, to też pamiętamy, że ruch odbywa się, mając na uwadze też te konteksty makro, czyli kwestie kolejnej niedzieli handlowej, kwestie budowy stacji paliw, takich swoich, jeżeli chodzi o sieć Dino, podobnie jak między innymi Showma, czy jeszcze kilka innych supermarketów, bodajże jeszcze kilka innych supermarketów, no więc też o tym pamiętamy. My tu, jak kiedy zielona strzałka wchodzi do gry, po pokonaniu 200, takim solidnym rzeczowym jest duża szansa na zieloną strzałkę, natomiast im dłużej będziemy się z tym pułapem 200 męczyć, to niewykluczone, że będziemy o czerwonej strzałce, akurat przy tej okazji po drodze rozmawiać. Natomiast ING, zobaczmy tutaj wzrosty również dynamiczne. Jeden z mocniejszych banków, mimo że akurat po publikacji wyników aż tak wiele się tutaj dobrego nie działo, to jednak przypominam, że ING jest na lokalnym szczycie w okolicach 225 zł, na szczycie, do którego doszliśmy po takiej absencji od kwietnia 2022, półtora roku czekaliśmy, żeby do tych poziomów w okolicach 225 wrócić. Oczywiście tutaj lokalne szczyty zdecydowanie wyżej. Bo to rejony 280 i to też historyczne szczyty, jeszcze zanotowane w końcówce 2021 roku. Do tych pułapów jeszcze nam sporo brakuje. Natomiast ja osobiście uważam, że jest jeszcze tutaj troszeczkę miejsca do wzrostu. Daleko z tyłu 50, daleko z tyłu 200, kurs coraz mocniej wykupiony, ale to oczywiście nie zmienia postaci rzeczy, że po jakiejś lekkiej korekcie będzie szansa na, na próbę umocnienia i tutaj szukalibyśmy jakiegoś oporu, myślę bardziej w rejonie 240-245 zł, jeżeli chodzi o ING Bank Śląski. Narysujmy sobie tę strefę na wykresie, żeby ona z nami tutaj została, właśnie po publikacji też bardzo, ale to bardzo dobrze dobrego raportu, z którym wczoraj się zapoznawaliśmy, więc powiedzmy jeszcze potencjał do wzrostu rzędu 6-7%. Wydaje się, że tutaj pozostaje. Nie było zaskoczenia specjalnego, jeżeli chodzi o ten raport. Być może właśnie z tego wynikało to, że ruch, który wczoraj obserwowaliśmy na walorach banku był taki, a nie inny. I też jeżeli chodzi o sam ING Bank Śląski, to myślę, że to nie jest bank aż tak mocno podatny na spekulacje, jak choćby MBank, czy jak choćby Millennium. Więc w kontekście takiego ulokowania kapitału dla tych mniej cierpliwych Inwestorów, którzy chcieliby mieć jakiś mniejszy bank, myślę, że ING może być tutaj lepszym pomysłem. Też bank nie jest wymieniany w czołówce, jeżeli chodzi o banki, no na przykład, które są powiązane z kredytami frankowymi i teraz muszą bardzo mocno zabiegać o ugody z klientami, żeby wyjść na tym nieco korzystniej niż w sytuacji, w której to sąd musiałby rozstrzygać. Zobaczmy na Data Walk kolejną spółkę. Dzisiaj słaba postawa po publikacji raportu finansowego. Strata Abidda po trzech kwartałach: 28 milionów złotych wobec 12,7 straty rok wcześniej, a skonsolidowane przychody na poziomie 18,1 miliona w porównaniu do 25,8 miliona przed rokiem. Tak to dokładnie wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie tutaj skonsolidowaną stratę EBITDA, to ta wynosi 13,4 miliona i to analizowaliśmy sobie wcześniej. No w analogicznym okresie rok wcześniej było to 116 milionów, więc tutaj mimo, że cały czas jesteśmy mocno pod kreską, to sytuacja się znacząco polepszyła. Przypominam, że rok temu z jedną akcją płaciliśmy 123 zł. teraz dzisiaj testujemy okolice 47, więc wygląda to zdecydowanie, zdecydowanie słabiej. No i też jesteśmy dokładnie na lokalnym dołku, który na początku października został właśnie w okolicach 47 zł wyznaczony i wtedy szybko, dynamicznie odbiliśmy. Jak będzie dzisiaj, to zobaczymy. Natomiast wsparcie na pewno do analizy i może się zdarzyć tak, że te niskie pułapy będą no, jakąś tam próbą, będą miejscem do podbierania akcji przez ewentualnie spekulantów. WIG20 nam stopniał troszeczkę, zobaczmy na to, w końcówce, w końcówce tego naszego programu. To tak Dosyć szybko w dwóch falach zjechaliśmy około 10 punktów. Mamy 279 na kontraktach, 2,165 na indeksie WIG20, DINO cały czas mocne, CDR cały czas mocny, ale zawodzą akcje Pepco, które teraz są 1%, LPP to też jedna z tych spółek, które raczej nie powinny źle sobie radzić, bo wtedy no, mamy ten ciężar dla WIG20, bo to dosyć taka wartościowa spółka pod, pod kątem wagi i wpływu na indeks. pz 2 pod kreską, więc kolejny dzień taki nieco słabszy, no ale cały czas banki minimalnie nad kreską, choć te wzrosty raczej tylko i wyłącznie są na ten moment kosmetyczne. W czołówce wzrostów Rafał Kołatęndę, no a najsłabiej radzą sobie akcje IFSA i Data, które teraz są po 7%. Ja Was zapraszam, drodzy widzowie, na, <laughs> na stronę Telewizja Biznes na program, który startuje już o godzinie 9.30. My słyszymy się o godzinie 10.00 w programie o Global Connect. Później w ciągu dnia również kolejny program o Global Connect z podsumowaniem tygodnia. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.